Ten odcinek podcastu botanicznego jest dość nietypowy. Moim zamierzeniem było zebranie, przedstawienie i krótkie opisanie w nim wszystkich gatunków drzew występujących naturalnie w Polsce. Pytanie, ile właściwie jest tych polskich gatunków drzew? Jak Państwo sądzą? Stworzona w tym celu lista zawiera 65 gatunków. Pozornie mogłoby się wydawać, że stworzenie takiej listy nie jest niczym problematycznym, ale w rzeczywistości liczba 65 może się różnić w zależności od kilku czynników. Po pierwsze, zasięg występowania jest czasem niejasny. Jako przykład, weźmy dąb omszony. Jest to gatunek, który rośnie tylko w jednym miejscu na zachodzie Polski i tradycyjnie uważany jest za rodzimy. Jednak nie wszyscy zgadzają się z tym faktem. Często podnosi się argumenty przemawiające za tym, że dęby omszone zostały na polskie ziemie sprowadzone przez cystersów setki lat temu. Nie do końca wiadomo więc, czy zaliczyć ten gatunek do listy rodzimych drzew. Po drugie, systematyka. Nie zawsze wskazanie granicy pomiędzy gatunkami czy podgatunkami jest proste. Dla przykładu, brzoza ojcowska. Wedle niektórych ujęć osobny gatunek, według innych zaledwie podgatunek brzozy brodawkowatej. Jak więc liczyć polskie gatunki brzozy? Takich przypadków, które wzbudzają wątpliwości, jest oczywiście więcej. I po trzecie, czym w zasadzie jest drzewo? Do takiej listy potrzeba przecież dobrej definicji, a z tym są pewne problemy. Intuicyjnie nie mamy wątpliwości co do tego, że drzewami są oczywiście buki czy modrzewie, ale czy drzewem może być czarny bez? Albo czy na liście powinna znaleźć się na przykład tarnina czy głuk? Definicji jest niestety kilka, nie zawsze są one jednoznaczne. Ale nie zagłębiając się zanadto w szczegóły, jeden gatunek, jak na przykład bez, może zarówno wyrastać w pokroju krzewu, jak i niekiedy niskiego drzewa, choć znacznie rzadziej. Musimy się czegoś trzymać, aby taką listę stworzyć, więc w podobnych przypadkach będę takie gatunki przedstawiał, dodając oczywiście informacje o wysokości i najczęstszym pokroju rośliny. Nie upieram się bynajmniej, że lista jest kompletna i jedynie słuszna, choć oczywiście starałem się przygotować ją jak najrzetelniej. Jestem otwarty na sugestie i zachęcam do dyskusji na temat konkretnych roślin. Materiał ten chciałbym podzielić na coś w rodzaju miniserii. W tej pierwszej części chciałbym przybliżyć Państwu gatunki drzew iglastych, zaś w drugiej liściastych. Po ich zakończeniu być może przygotuję jeszcze trzecią część serii poświęconą drzewom takim jak orzech włoski czy dąb czerwony, które rosną co prawda dziko w naszych lasach, jednak nie są one rodzime. Ale zobaczymy, nie uprzedzajmy faktów. Pierwszym gatunkiem na liście krajowych drzew będzie absolutny dominant. Sosna zwyczajna. I od razu informacja, która jak sądzę może wielu z Państwa zaskoczyć. Sosna jest nie tylko najczęściej występującym drzewem w Polsce, ale jej liczebność znacznie przekracza liczebność wszystkich innych polskich gatunków drzew razem wziętych. Miażdżąca większość lasów polskiego niżu porośnięta jest wysokimi i smukłymi sosnami. Za taki stan rzeczy częściowo odpowiada człowiek. Sosna ma niskie wymagania co do gleby i wilgotności, a przy tym rośnie dość szybko i co najważniejsze prosto, co sprawia, że jest to gatunek o olbrzymiej wartości przemysłowej. Z drewna sosnowego wykonuje się na dużą skalę meble i konstrukcje. Sosna nadaje się bardzo dobrze do zalesiania jałowych terenów porolniczych. Była więc chętnie sadzona zarówno w czasach zaborów, jak i obecnie. Jednak bez człowieka sosna również byłaby bardzo częstym gatunkiem w lasach, zwłaszcza tam, gdzie gleby są płytkie i piaszczyste. Pień drzewa ma często rudawe zabarwienie. Na starszych osobnikach często widać łuszczące się płaty kory. Zazwyczaj dolne gałęzie obumierają i odrywają się od pnia, a zielone igły pojawiają się wyłącznie w koronach. Szyszki sosnowe są średniej wielkości, o zaokrąglonym kształcie. Drzewo to łatwo rozpoznać po igłach, które są bardzo długie i wyraźnie kujące. A następnie drzewo tym razem niezwykle rzadkie. Limba. To drzewo iglaste, również należące do rodzaju pinus, a więc sosna, występuje wyłącznie w Tatrach.
Limba zalicza się do grupy reliktów glacjalnych, a więc roślin, a także zwierząt czy grzybów, których zasięg był większy w czasie epoki lodowcowej. Zaś w ostatnich cieplejszych tysiącleciach zostały one w większości wyparte, ale nie w zupełności. Gatunki takie zanikły poza reliktowymi populacjami, zazwyczaj rzadko, wyspowo, rozsianymi. Oczywiście w Tatrach, gdzie klimat jest zimniejszy, reliktów glacjalnych jest sporo. Na pewno poświęcę kiedyś tej grupie osobny odcinek, bo jest to fascynujące zjawisko. Limba jest do sosny pospolitej dość podobna, choć ma nieco ciemniejszą korę. Jest to oczywiście drzewo chronione w Polsce, jednak orzeszki znajdujące się w niewielkich szyszkach są uznawane za przysmak i były w dawnych czasach chętnie jedzone przez człowieka. Do tego samego rodzaju należy też występująca wysoko w górach kosodrzewina. Jednak o ile w naszych warunkach jest to praktycznie zawsze krzew, to gatunek ten może krzyżować się z sosną pospolitą, w wyniku czego powstaje tak zwana drzewokosa, zwana też sosną retycką, która jest zdecydowanie drzewem. W naturze mieszańce takie są dość rzadkie, jednak drzewo to występuje m.in. na rozległych torfowiskach w rejonie Czarnego Dunajca, gdzie miłośnicy dendrologii mogą taką ciekawostkę dość łatwo znaleźć. Jak widać na wyświetlanym zdjęciu, drzewo to może przyjmować bardzo osobliwy pokrój. Idźmy dalej. Po najliczniejszym przychodzi czas na najwyższe polskie drzewo, a zatem świerk pospolity. Najwyższe osobniki osiągają około 55 metrów wysokości. Należy dodać, że obecnie występują w Polsce pochodzące z Ameryki Północnej daglezje, które osiągają nawet 58 metrów, jednak jest to gatunek obcy. Świerki naturalnie występują na południu Polski, zwłaszcza w górach, oraz na północy Polski. Po środku kraju zaś wydziela się szeroki pas, który jest świerków pozbawiony. Czy raczej byłby, gdyby nie działalność człowieka. Drzewo to zdecydowanie preferuje chłodniejszy klimat. W wielu miejscach, jak Puszcza Białowieska, ustępuje on obecnie ze stanowisk. Tam, gdzie lasy świerkowe są znaczące, jak na przykład w Karpatach, jest on wykorzystywany, podobnie jak sosna, jako cenne drewno konstrukcyjne. W dawnych wiekach jego jadalna miazga stanowiła pożywienie głodowe. W naszym kraju występuje też odmiana, według niektórych podgatunek, zwany świerkiem istrzebniańskim, o nieco mniejszej zawartości żywicy, której drewno było i jest bardzo cenione jako świetny materiał do tworzenia m.in. pudeł rezonansowych, instrumentów takich jak skrzypce czy altówki. W czasach, gdy okolice Istebnej były w zasięgu Cesarstwa Habsburgów, drewno takie było wykorzystywane na dużą skalę przez wiedeńskich lutników. Świerk to również drzewo tradycyjnie najczęściej wykorzystywane jako choinka bożonarodzeniowa, choć obecnie coraz częściej ustępuje innym gatunkom. Świerk ma niewielkie, ale gęste i kłujące igły, ciemną korę i stożkowaty pokrój. Szyszki mają mocno wydłużony kształt. A następnie modrzew. Jak powszechnie wiadomo, jest to jedyne z polskich drzew iglastych, które zrzuca liście na zimę. Tak na marginesie, igły są oczywiście liśćmi. Tak jak wszystkie liście przeprowadzają również fotosyntezę. Na jesień modrzew przebarwia się efektownie na żółto, a nawet czerwono, zatem jest dość powszechny jako drzewo parkowe. Chętnie sadzi się go również w naturalistycznych ogrodach. Naturalnie modrzew europejski występuje głównie w górach na południu kraju. Lokalnie może być dość powszechny, jednak jego udział wśród krajowych drzew jest znikomy. W miejscach, gdzie występują jakkolwiek znaczące ilości modrzewia, jego drewno jest bardzo cenione, jako trwalsza i łatwiejsza w obróbce alternatywa dla sosny i świerka, głównie jako drewno konstrukcyjne. Drewno to jest bardzo odporne na zepsucia, działanie wody czy szkodniki. Jest stosunkowo twarde jak na rodzinę sosnowatych, do której należy, i ma atrakcyjną czerwonawą barwę. Szyszki modrzewia są bardzo małe, zgrupowane podobnie do niewielkich kiści. Igły są miękkie w dotyku, dość jasne i krótkie. Zaś kora brunatna, niekiedy lekko bordowa,
posiada bardzo głębokie pory. Choć w pierwszych latach wzrostu modrzew rośnie dość szybko, starsze drzewa znacznie spowalniają wzrost. Jest to drzewo długowieczne, mogące osiągać nawet 800 lat. Kolejny gatunek, jodła biała, to w przeciwieństwie do świerka drzewo ciepłorubne. Jest to jedyna krajowa jodła. Rośnie głównie w górach południowej Europy, jednak w Polsce, o ile większość stanowisk również znajduje się na terenach górzystych, występuje też duża populacja jodły położona na roztoczu. Choć w skali kraju jodła zajmuje zaledwie obszar poniżej 2%, to w górskich lasach, położonych na wapiennych łupkach, może ona tworzyć zwarte i okazałe jodłowe lasy, zwane jedlinami. Są to lasy ciemne, bardzo mało światła dostaje się do runa leśnego. Co ciekawe, rosnący do 1914 roku w rejonie Babiej Góry, rekordowy okaz, nazywany po prostu grubą jodłą, był prawdopodobnie znacznie potężniejszy od najwyższych współczesnych świerków, wspomnianych przed chwilą. Wedle dość wiarygodnych źródeł, gruba jodła mogła przekraczać nawet 60 metrów, co jest jak najbardziej realne w kontekście faktu, iż obecnie na Bałkanach zdarzają się jodły tej wielkości. W naszych warunkach jodły również mogą mieć imponujące parametry, zarówno wysokości, jak i obwodu. Rekordowa spośród obecnie rosnących polska jodła, nazywana Lasu Miłą, ma obwód przekraczający 5 metrów. Obecnie pojawiają się doniesienia o jodłach mogących konkurować wysokością z najwyższymi świerkami, więc niewykluczone, że w najbliższych latach będzie rozwijała się zacięta konkurencja między tymi dwoma rodzajami o zaszczytny status najwyższego. Pokrój drzewa jest stożkowy. Z daleka trudne może być odróżnienie jodły białej od świerka. Najłatwiej jest zidentyfikować jodły po igłach, które choć podobnej długości, to w przeciwieństwie do świerka są miękkie, pozbawione tak ostrych zakończeń. Dodatkowo igły są ułożone poziomo na gałązkach, nie okalają pędów tak jak w przypadku świerka. Szyszki są widoczne wyłącznie na drzewach, gdyż podczas dojrzewania nasion rozsypują się one po okolicy, zanim zdążą opaść na ziemię. Drewno jodłowe jest jasne i bardzo miękkie, o mniejszym znaczeniu gospodarczym. Wszystkie powyższe gatunki należały do rodziny sosnowatych, natomiast do osobnej należy kolejne drzewo. Cis. To wolno rosnące i rzadkie drzewo z rodziny cisowatych to kolejny rekordzista, tym razem długowieczności. Dość powszechnie znany cis henrykowski to zdecydowanie najstarsze polskie drzewo. Rosnący na zachodzie województwa dolnośląskiego pomnik przyrody, którego wiek szacuje się na około 1400 lat. Co ciekawe, osobniki takie jak rosnący w Walii cis Sfortingel mogą osiągać nawet kilka tysięcy lat, choć temat ten poruszę, mam nadzieję, w osobnym odcinku na temat długowiecznych drzew. Obecnie cis występuje w rozproszeniu na terytorium całego kraju, w tym w dedykowanych dla niego rezerwatach, gdzie chroni się jego naturalne stanowiska. Niegdyś cis był drzewem pospolitym w całej Europie, jednak jego populacja została mocno przetrzebiona, gdy twarde i niezwykle giętkie cisowe drewno okazało się szczególnie przydatne dla średniowiecznego przemysłu zbrojeniowego. Masowo wycinany i przeznaczany na produkcję łuków i kuszy, cis stał się jednym z pierwszych na świecie gatunków poddanych ochronie przyrody, na mocy decyzji wielkiego księcia litewskiego i polskiego króla, Władysława Jagieły. Cis ma delikatne w dotyku, ciemne igły i charakterystyczne czerwone, potocznie mówiąc, owoce, a precyzyjniej nasiona otoczone czerwoną osnówką. Najczęściej jest to średniej wielkości drzewo, osiągające kilkanaście do 20 metrów wysokości. Wszystkie części drzewa, z wyjątkiem osnówek nasion, są bardzo silnie trujące. Rodziny cyprysowatych reprezentują w Polsce dwa gatunki z rodzaju jałowiec. Chociaż pierwszy z nich, jałowiec sabiński, jest dużą ciekawostką botaniczną rosnącą wyłącznie w pieninach, to zdecydowanie nie jest on drzewem. Jednak drugi z gatunków, jałowiec pospolity, rosnący w całym kraju, drzewem jest, można by rzec, okazjonalnie.
Zazwyczaj przyjmują spokój krzewu. Jednak, jako że regularnie zdarzają się również drzewiaste formy, umieszczę go na tej liście. Jałowiec to roślina znosząca trudne warunki, jak sugeruje nazwa, jałowe gleby, ale też suche skały czy wydmy. Formy drzewiaste osiągają kilkanaście metrów wysokości. Jednak takie okazy zdarzają się dość rzadko. Małe szyszko-jagody jałowca są używane jako przyprawa. Istotne były zwłaszcza w dawnej Polsce. Wykonywano z nich również napój alkoholowy, stanowiący alternatywę dla piwa. Zresztą tradycja ta jest obecnie odtwarzana. Drewno ma cenne właściwości, jednak ze względu na małą dostępność jest rzadko używane w naszym kraju. Choć w krajach bałtyckich, takich jak Estonia, gdzie jałowca jest znacznie więcej, wykonuje się z niego od pokoleń przedmioty użytkowe. W Polsce szczapki drewna jałowca używane są tradycyjnie jako aromatyzujący dodatek do pędzenia. Jałowiec ma małe, dość kłujące igły, bardzo spękaną korę i charakterystyczny zapach, wyczuwalny nawet z daleka. Roślina ta popularna jest również w naturalistycznych ogrodach, ze względu na zimozieloność, jak i małe wymagania. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo czegoś interesującego z tego materiału. Lista drzew iglastych jest, jak widać, dość krótka. Znacznie więcej mamy w Polsce gatunków drzew liściastych. Pojawią się one niedługo w drugiej części tego materiału. Już teraz serdecznie zapraszam. Dziękuję.